Szanowni Państwo, film, który za chwilę zobaczycie, Godziny nadziei Jana Rybkowskiego, powstał w roku 1955. To znaczy w roku 1955 znalazł się na ekranach kin, czyli powstał jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej. Mówię o tym dlatego, że jest to obraz, który gdybym nie znał daty produkcji, byłbym raczej skłonny wskazywać na lata 60. Jest to bowiem film, moim zdaniem, albo wcale, albo w minimalnym stopniu obciążony złymi doświadczeniami kina polskiego okresu stalinowskiego. Oczywiście to nie jest film od początku do końca prawdziwy. Rzecz dzieje się w ostatnich dniach, czy wręcz owych tytułowych godzinach nadziei, ostatnich godzinach II wojny światowej w Niemczech. Pokazuje grupę ludzi, którzy znaleźli się w niezwykłej, wyjątkowej sytuacji. Bo to pierwszy dzień wolności, pierwsze godziny wolności. Są tutaj i byli polscy oficerowie z obozów jenieckich i są ludzie, którzy byli na robotach przymusowych w Niemczech. Są ludzie z obozów koncentracyjnych. Im wszystkim wydaje się, że wojna się skończyła, piekło się skończyło i oto teraz będzie nowe życie. Evviva, comandante! Come va? Come scappi? Mamma, non gridare, vengo subito! Chce się ludziom pokoju. Czekali wreszcie. Jeszcze nie wieczór. Wiesz, sprawdź posterunki, będę w komendanturze. Tymczasem przedziera się oddział SS, atakuje miasto i trzeba temu stawić czoło. Trzeba znowu podjąć walkę. To, co jest w tym filmie znakiem czasu, czy raczej postać, która jest dość typowa, to kompletnie anachroniczne prezentowanie polskiego przedwojennego oficera, majora. Ten człowiek tutaj pokazany w tym filmie, przepraszam za określenie, jest wykreowany na kompletnego idiotę. To nie tylko człowiek nieodpowiedzialny, nie tylko człowiek pozbawiony zdolności analitycznych, ale człowiek naiwny, no, aż do śmierci, jak Państwo zobaczycie. Za tę swoją naiwność zapłaci najwyższą cenę. Jest to oczywiście pewna przejaskrawiona, przerysowana postać. To nie jest miejsce dla Was, sierżancie. A gdzie mam iść? Z nami, za labę do sojuszników. Przecież tu Niemcy zaraz będą atakować. Za Niemcami idą nasi kowboje. Bezboleśnie przejdziemy z rąk do rąk. Panie majorze, służba. Służba. Z was naprawdę zupak. Zupak może jestem, ale nie świnia. Przerysowane i przejaskrawione są tutaj postacie amerykańskich żołnierzy. Natomiast zwracam uwagę na coś innego. Zobaczyć w polskim filmie u schyłku epoki stalinowskiej tłum ludzi tańczących boogie-woogie i grających amerykańską muzykę, no myślę, że to dla wielu widzów w 1955 roku było dziwne doznanie, mocno szokujące. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że niektórzy miłośnicy amerykańskiej muzyki chodzili na ten film po kilka razy właśnie dla tej sekwencji, gdzie tłum tańczy boogie-woogie, gdzie grana jest muzyka jazzowa na pianinie. Film jednak jest także pewną projekcją nowej rzeczywistości. Oczywiście bohater pozytywny musi być komunistą, nie może mieć wątpliwości, przynajmniej tych ideologicznych, no i musi mieć, co ważne, dobry życiorys. Dobry życiorys wedle ówczesnych standardów, to znaczy studia medyczne skończone w Związku Radzieckim. Co ciekawe, w powstawałych w PRL filmach nigdy nie tłumaczono, skąd ci Polacy wzięli się w Związku Radzieckim. Przez kilkadziesiąt lat jedynym zdaniem, którym można było to określić, było zdanie: losy wojenne rzuciły go w głąb Związku Radzieckiego. Te losy wojenne w czapkach z malinowymi otokami NKWD, te losy wojenne, które w bydlęcych wagonach wywoziły Polaków do Kazachstanu i na Syberię. Ale o tym oczywiście nie można było mówić.
Natomiast bohater ma nie tylko studia medyczne skończone w Związku Radzieckim, ale ma także dobre pochodzenie klasowe. Jest synem dozorcy. Widział pan tego kapitana? Ojciec jego był stróżem w mojej kamienicy. W Warszawie, na Chłodnej. Wie pan, taki z miotłą. Co też pan powie? A czy to zawodowy wojskowy? Ale gdzie tam? Niby lekarz. Sowieci dyplom mu dali. Babcio stróż, a synek wywrotowiec. Pani od przed wojną wcale szczupy nie wyłaził. I tacy teraz będą nami rządzić. Będą, ale jeszcze nie jest powiedziane. To wszystko jest charakterystyczne dla tamtych czasów. Jak również typowa jest postać kamienicznika, który stracił dom w Warszawie i właściwie ma ochotę nie wracać do Polski, raczej zabrać się z Amerykanami na zachód. Film ten jest w ogóle w pewnym sensie zlepkiem stereotypów, ale nie używam tego określenia w znaczeniu negatywnym, pejoratywnym. Myślę, że Jan Rybkowski wyszedł tutaj obronną ręką. Chociaż można powiedzieć, że Godziny Nadziei to jest dość papierowy, dość płaski film, to przecież z jednej strony jest on jak na połowę lat 50. i polskie możliwości, zrealizowany ze sporym rozmachem, sceny batalistyczne, sceny pirotechniczne są naprawdę na przyzwoitym poziomie. Z drugiej strony film wolny jest, czy prawie wolny jest, od takiej nachalnej, natrętnej dydaktyki. Jest wreszcie skomplikowany, subtelny wątek miłosny. Ich dwóch i ona jedna. To także u schyłku stalinizmu musiało być dla wielu zaskakujące. Jak to? Powinno być wedle moralności socjalistycznej jedna kobieta, jeden mężczyzna i żadnych wątpliwości. Tymczasem tutaj ci bohaterowie, którzy niewątpliwie cała trójka są postaciami pozytywnymi, tworzą pewien wręcz klasyczny, melodramatyczny trójkąt. A mury frontowe? A on by chciał... Ja mówię inaczej. Ożeni się z nią. Kto? No, w każdym razie jeden z nich. Myślę, że realizując ten film, Jan Rybkowski próbował, na ile można przełamać obowiązujące w Polsce stalinowskiej schematy. Na ile ten film może być normalny. I muszę państwu powiedzieć, że może jestem zbyt tolerancyjny. Może moja wiedza jest tutaj niedostateczna, ale wydaje mi się, że to jest dość wierny obraz tego, jak bywało, zdarzało się, że w Niemczech w maju 1945 roku wyglądały te ostatnie godziny wojny. Tak naprawdę nikt nie chciał wtedy walczyć. Nikt już nie chciał wtedy zginąć. Ale kiedy pojawia się ta konieczność, to właśnie wszyscy bohaterowie, krotochwilny fryzjer, którego gra Bronisław Pawlik, ten trzeci w trójkącie, żołnierz Stanisław Mikulski, wszyscy bez wyjątku chwytają za broń, bo po prostu trzeba, taka jest powinność, taka jest konieczność. To był z kolei taki romantyczny rys. To też przecież nie było modne w Polsce w połowie lat 50. To jest film przełomu i wydaje mi się, że tak na niego należy patrzeć. Nie wedle naszej dzisiejszej wiedzy i naszych dzisiejszych standardów filmów wojennych. Ale pamiętając o tym, że przeszedł na ekrany w roku 1955, warto patrzeć na niego z pewną dozą życzliwości i sympatii.